Jak się czujesz na swoim terenie tutaj, na tym torze? Czuję się świetnie, jestem bardzo zadowolony z toru i ze swojego motocykla, jestem zadowolony też ze swojej jazdy. Tor oceniam bardzo pozytywnie, jest bardzo super przygotowany i jest idealny pod ściganie. Co byś zalecił tym, którzy jeżdżą na nim po raz pierwszy? Na co mają zwrócić uwagę? Trzymać bardzo dużo gazu. I to jest tak naprawdę wszystko na tym torze. A kolejne i hopki trudne? Kolejne są dosyć ciężkie do pokonania, a hopki są bardzo fajne, miłe, do skakania. Jest coś zaskakującego na tym torze innego niż na przykład w Głażewie? Tor jest praktycznie całkowicie inny, są inne elementy techniczne, bo jest więcej kolein, jest zeskok wielki i też jest inna nawierzchnia, bo jest miękko bardzo. Jak dzisiaj oceniasz swoją konkurencję? Konkurencję oceniam bardzo dobrze. Jestem piąty w kwalifikacjach na czas i mam 50 setnych do następnego rywala, więc jest bardzo ciasno. Z kim będziesz rywalizował? Z Kacprem Andrzejewskim i Oliwierem już ze swojego teamu.